Galeria nad Wisłą. Jedziemy teraz w stronę miasta, żeby oddać obrazki Karolinie Ciężkowskiej i rysunki, które ona będzie miała teraz wystawę w NRD. I właśnie ja teraz jej oddać rysunki z wystawy integracyjnej, która się odbyła 2 tygodnie temu. Trochę miałem stop w związku z... nie wiem, ze swoją działalnością niekoniecznie, bo jakieś stypendia, jakieś pierdoły, jakieś rekomendacje, jakieś wnioski, pierdoły, ogólnie rzecz ujmując, ale związane z znalezieniem funduszy na swoje działania. No tak już jest niestety. Tak, to jest trudny moment w mojej pasożytniczej egzystencji. Od dłuższego czasu mam dużo pomysłów, które nie wydają mi się, że zmienią nadzwyczajnie świat. Już głupio pomyśleć, że chciałbym czasami zmieniać poprzez swoje projekty, ale to chyba jak nie zmieniać świat przez swoje, jak przynajmniej nie chce się drobno zmieniać świat przez swoje działania, to co się chce. Nie wiem, żeby robić następne działania i bez refleksji, nie po prostu robić, tłuc na własnej satysfakcji. No to jest też ciekawy w sumie motyw, żeby sprawdzać, jak długo da się to robić. Tylko, że to by było bardzo takie... bardzo... Chciałbym coś zmieniać w życiu poprzez swoje działania, przynajmniej odrobinę. Kontrola kamery. Tutaj takie coś. Tutaj tam choinkę, nie wiem czy widzicie. A tu nad jeszcze samochód. Maluch, który w sumie jest taki, może i ciut przestraszony, że jeździ. O, dzień dobry. Tak, dokładnie, jest tutaj od razu, stąd pan go już widzi. To jest ten budynek, prosto, na prawo, proszę bardzo. Kurde, zatrzymał mnie pod górkę.
i moja klasyczna droga przez park. I pani o kijach. Skinorning, nawet ktoś się bawi w zimę. O kurczę, tak samo może być dziwne, jak ja teraz jeżdżąc na rowerze. I część miastowa się zaczyna. Rynki, szkoły, przedszkola, tramwaje. Nawet tam jedzie coś zapalonego. Wszyscy już kupują prezenty. Tutaj kupowałem sobie. O, dzień dobry. Tutaj kupowałem sobie papierosy na sztuki kiedyś.